Rybołów wraca do gniazda, gdzie znajduje niespodziewanego gościa. Nawet ptaki nie mogą się czuć bezpieczne w pobliżu lampartów. Na ziemi lamparcica także jest niedościgłą łowczynią. Sędkowana sierść znakomicie ją maskuje. Jej specjalność to polowanie z zasadzki. Dziś się jednak przeliczyła. Dla samicy lamparta kontuzja może oznaczać wyrok śmierci. Jeśli nie będzie mogła polować, będzie zmuszona żywić się padliną albo umrze. Nagle los zaczyna jej sprzyjać. Zauważa trzy gepardy. Właśnie zabiły Duikera. Szanse na przejęcie zdobyczy nie są największe, ale lamparcica nie daje się zastraszyć. Koalicja braci się załamuje. Pozostali dwaj nie czują się pewnie. Jeden odchodzi. A drugi idzie w ślady brata. Lamparcica zdobyła posiłek, ale nie zdążyła go nawet napocząć, bo pojawia się silniejsza od niej lwica. Teraz przydaje się umiejętność wspinania. Ale głodna lwica to groźny przeciwnik. Jest gotowa zabijać za świeże mięso. Na szczęście dla lamparcicy gałęzie nie utrzymają zwierzęcia ważącego 180 kg. Lwica zadowala się ochłapami, które spadły na ziemię. To płód. Antylopa była ciężarna. Lamparcica jest bezpieczna na drzewie. W końcu może się posilić. Ale lwy są wytrwałe. Samiec waży niemal dwa razy więcej niż samica. Jego kolej, by spróbować szczęścia. Lamparcica wspina się jeszcze wyżej. Tam gałęzie są cieńsze. Jeśli spadnie, lwy ją zagryzą. Nie dzisiaj. Tym razem lamparcica zatrzymuje zdobycz.